Tak, słuchajcie, wreszcie nastał ten dzień, kiedy możemy powiedzieć, że mistrzostwo WWE może coś znaczyć w przyszłości. SmackDown Live wypadło naprawdę fantastycznie w tym tygodniu, a co najważniejsze, troszeczkę zmieniliśmy wygląd nadchodzącego pay-per-view, czyli Survivor Series. Tak więc, co tak ważnego wydarzyło się na tym SmackDown Live? Ja nazywam się Seth Donner z whatiswrestling.pl, a oto 5 najważniejszych momentów z SmackDown Live 7 listopada. Becky Lynch pokonała Jamesa Ellsworth'a w walce nazwanej Battle of the Sexes. Co ciekawe, wszystkie kobiety SmackDown Live otoczyły ring, a po samym pojedynku Carmella zaatakowała Jamesa. Choć nie jest to pierwszy raz, kiedy Carmella odwraca się od Jamesa Ellsworth'a, to jednak można to chyba uznać za koniec związku Jamesa Ellsworth'a i Carmeli. Randy Orton pokonał Rusewa, tym samym nie dopuszczając go do teamu SmackDown podczas Survivor Series. Tydzień temu, kiedy się dowiedzieliśmy, że AJ Styles nie zawalczy z Rusewem o to miejsce w teamie, wszyscy spodziewaliśmy się, że Rusev zostanie dodany automatycznie. Aczkolwiek na SmackDown Live Randy Orton pokonał Rusewa, tak jak wspomniałem wcześniej, i odebrał mu tą możliwość. Fajnie jest widzieć walkę Randy'ego Ortona i Rusewa. Wcale nie widzieliśmy tego przez wiele, wiele tygodni, całkiem niedawno. Shelton Benjamin i Chad Gable pokonali Usosów w walce o SmackDown Tag Team Championship. Niestety dla nich, ale pokonali oni ich z pomocą count outu, co oznacza, że Usosi są nadal mistrzami Tag Team SmackDown. Tak więc podczas Survivor Series 2017 zobaczymy pojedynek pomiędzy The Bar, czyli Raw Tag Team Champions, a Usosami, czyli SmackDown Tag Team Champions. Chyba możemy zakładać, że na ostatnich tygodniówkach przed pay-per-view nie nastanie zbyt dużo zmian. Dodatkowo zostaliśmy poinformowani, że Jimmy Uso prawdopodobnie dostał małej kontuzji podczas tego pojedynku i miejmy tylko nadzieję, że nie zostaną oni wycofani z pay-per-view. W main evencie AJ Styles pokonał Jindera Mahala, stając się tym samym dwukrotnym mistrzem WWE. Było to całkiem spore zaskoczenie, ponieważ program pomiędzy Jinderem Mahalem a Brockiem Lesnarem był bardzo mocno promowany, a na 2 tygodnie przed pay-per-view Survivor Series wiemy, że Brock Lesnar nie zmierzy się z Jinderem, tylko z AJ Stylesem. Tak więc równo 170 dni trwał title reign Jindera Mahala, przerwany przez Phenomenal One AJ Styles. Lecz chyba możemy śmiało powiedzieć, że na tym panowanie Jindera Mahala nad SmackDown Live się nie zakończy. Turnę po Indiach już niedługo. I chyba jedno z najważniejszych wydarzeń 205 Live, czyli Tyler Bate przegrywa w main evencie z Cruiserweight Championem Enzo Amore. Tak, dobrze usłyszeliście, Tyler Bate przegrał z Enzo Amore. Powtórzmy to jeszcze raz. Tyler Bate przegrał z Enzo Amore. Powtórzmy to jeszcze raz. Tyler Bate przegrał z... I to by było, słuchajcie, na tyle. Dajcie znać nam w komentarzach, jak wam się podobało SmackDown Live z Manchesteru, UK. Tym samym zapraszam do naszego Patronite, gdzie możecie wesprzeć naszą działalność, aby więcej takich filmów jak ten pojawiało się na naszym kanale. Dziękuję wszystkim za uwagę. Ja nazywam się Seth Donner z whatiswrestling.pl i słyszymy się już wkrótce.